Prawie 92% ludzi, którzy mnie oglądają, nie subskrybują mojego kanału. Tak więc zostaw w tym momencie suba dzwoneczkiem i pomóż mi wbić 100 tysięcy subskrybentów. Ostatni odcinek z Bezludnej Wyspy wam się giga spodobał, więc lecimy z kolejnym dniem, a w zasadzie cały czas z dniem pierwszym, bo no tutaj troszeczkę to wszystko trwa, prawdę mówiąc. Jak widzicie, powoli zbieramy surowce i przygotowujemy się generalnie do nocy. Nie wiem, co się tutaj wydarzy, ale wiem jedno, że jeżeli zostawicie duży łapek w górę pod tym odcinkiem, to wydarzy się to, że ja będę no szczęśliwy, krótko mówiąc. A teraz tak, potrzebujemy drewna, mamy też dom kucharza, wydaje mi się, że fajnie by było. Właśnie, czy oni są wszyscy najedzeni? To jest dobre pytanie. Sprawdźmy na sam początek może. Okej, jest teraz tutaj build, dopiero teraz to zobaczymy. Możemy kolejny domek w ogóle sobie postawić. Dopiero teraz zobaczyłem te menu build, więc no trochę średnio z mojej strony. Okej, zrobimy w taki sposób, że tutaj zrobimy takie domostwo, nazwijmy to zachodnie, tutaj wschodnie, więc ja bym sobie już kolejną wyspę dołożył, tylko kolejna wyspa to jest 4700 drewna, więc całkiem sporo, prawdę mówiąc. A no siłą rzeczy nasi ziomeczkowie mogliby dostać już tutaj jakieś domostwo, jak widzicie. Wszyscy sobie jedzą, prawie wszyscy, bo trochę tego miejsca brakuje, więc zanim oni tutaj zjedzą, to ja sobie pójdę na tratwę i popłyniemy właśnie poszukując jakiejś skrzyneczki. Rozbitków ratować nie będziemy aktualnie z prostej przyczyny, ponieważ no nie potrzebujemy za bardzo potencjalnych nowych tutaj ludzi. No nie mamy jeszcze na tyle jakby tego wszystkiego rozbudowane. Nie mamy jakby surowców pozbieranych, więc potrzebujemy troszeczkę się tutaj ustabilizować, jeżeli chodzi o jedzenie, jeżeli chodzi o domek i właśnie tutaj wszelkie inne potrzeby naszych mieszkańców, i dopiero wtedy myślę, że będziemy mogli kolejnych sobie tutaj rozbitków poszukać. No zaraz ten statek się rozbije, więc tutaj za długo to nie potrwa. Dobra, speedujemy po te skrzynki, nie ma tutaj co się obijać, choć z tego co widzę, jakieś kapelusze, to jest grane, dziwna sprawa. No dobra, ja mam to ściszone, czy po prostu? Okej, to jest takie ciche. Dobra, nieważne. W każdym bądź wypadku, weźmy sobie tę skrzynkę, podnieśmy. A tutaj speeduje, tak jak mówię, 400 ponad drewna. Zrobimy sobie taki malutki kurcik, że zbierzemy te wszystkie skrzynki po kolei. Tutaj widzę, że ktoś się topi. Pomocą, ona się topi. Ale no, siłą rzeczy, no niestety będziemy musieli zostawić. No, jakby ważniejszy jest dobrobyt moich aktualnych mieszkańców, aniżeli tutaj jakichś losowych rozbitków. Dobra, myślałem, że to jest moja wyspa, ale no niestety nie, ale mam już tutaj 5000 ponad. Jedyne, co mnie martwi, to to, że się zbliża nieuchronnie noc, więc będziemy musieli pewnie się jakoś zabezpieczyć przed tą nocą. Ja pisałem, że coś niefajnego się będzie działo. Tak więc zgarnijmy tę skrzyneczkę i popłyniemy już w kierunku właśnie mojej wyspy, tam daleko. I wydaje mi się, że będziemy mogli właśnie rozbudować sobie kolejny domek, ponieważ z tego co pamiętam 4700 drewna kosztował nowy blok na naszej wyspie. No, mamy już tyle nazbierane, więc możemy śmiało tutaj właśnie sobie rozbudować. Możemy też pastwisko w ogóle rozbudować, też za zero, dom kucharza, stołówka, ognisko, to jest jakaś studnia, kopalnia. Tutaj jest kowal, fontanna, więc no trochę tego możemy zrobić tak w zasadzie, tylko martwi mnie jedynie to, że nie będziemy mieli skąd drewna pozyskać, bo mam wrażenie, że troszeczkę ubyło nam tego drewna w momencie, kiedy właśnie przestaliśmy się rozbudowywać, a zaczęliśmy sprowadzać większą ilość domowników. No dobra, kto w ogóle mieszka w tych domkach, to jest też ważna sprawa. Musimy sprawdzić tutaj. Tu mieszka Linnea i tutaj mieszka Ivy. Ivy jest odpowiedzialna za rolnictwo. Tutaj damy dla kucharza domek. Będzie miał blisko do roboty. Oczywiście na sam początek sobie zgarnijmy to wszystko. No i dobra. Stawiamy domek dla pana kucharza. Już mu go tutaj przypisuję. Do pana
To był ten pan zdziwiony, pan Brian. Swoją drogą możemy nazywać tych, tych tutaj domowników. On się nazywał Brian, jego na Briana chyba nie chcę tym przechciłem. No dobra, mniejsza o to, później mu zmienimy najwyżej. No i dobra, potrzebowalibyśmy jeszcze więcej drewka, bo czemu by nie? Dla kolejnych domowników. Jestem ciekawy, czy oni w ogóle przetrwają. O, jak widzicie, pan Brian jest zadowolony, nie ma to tamto. 5100 kosztuje kolejny i to mnie trochę martwi, szczerze mówiąc, bo no kurczę, przydałoby się więcej tego wszystkiego. Dobra, zbudujmy tutaj 500 i zbudujemy po prostu kolejny domek. Domek numer 4. Proszę bardzo. I tutaj damy. Ktoś tu ma też wyższy level może. Jennifer? Jennifer w ogóle całuje się z moim domkiem. O, proszę bardzo. Ale no cóż, wybaczymy jej. No i dobra, wydaje mi się, że w sumie moi tutaj mieszkańcy, moi domownicy są całkiem zadowoleni chyba z życia. Tak mi się wydaje, jest ich 7. Mają tak, 110 healtha, mają 100 głodu, więc każdy z nich jest najedzony. W ogóle, co tu jest? Sobie jakiś kojnik. Ja mogę, możemy okej, ich rozwijać. Jennifer, daj mi do umysłu niechcący. Też to jest do fajtu. No Jennifer zajmuje się czym? Jest okej, zajmuje się krótko mówiąc ścinaniem drzewa, więc no fajnie by było, że miała trochę tej krzepy. I czy ja mogę kogoś jeszcze tutaj zaupgrade'ować? Chyba nie aktualnie. Dobra, 11 tysięcy w ogóle mamy. Okej. Więc wydaje mi się, że możemy tutaj kolejny domek postawić. W sumie chyba lepiej byłoby, jakby oni mieszkali sobie gdzieś tak bliżej tego. Bliżej centrum, niż tak porozwalane to miałoby być wszystko. Ale mówi się trudno. W ogóle, ej, mamy tutaj halo, jakiegoś tego, gracza innego. I możemy go ściągnąć stąd? Ja nie chcę tutaj mieć żadnych bekonowych włosów. Gościu, wynocha. Nie, może on nas to okraść, czy coś? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale to było dziwne. Tymczasem nastała noc. No i jak widzicie, na razie się nic nie wydarzyło takiego. Ej, tutaj coś się dzieje. Siema, gościu, co to jest? Dziwna sprawa, w ogóle, ej, tutaj pod spodem też się coś dzieje, też tutaj jest życie dosłownie, niczym w Subnautice. Ujeju, jest też rekin, nie, żartowałem z tym życiem podwodnym. Dobra, pójdźmy tutaj na samą górę. No, musimy niestety wrócić do naszej wyspy, jakoś przetrwać tę noc, innej opcji nie ma. Ale ta noc chyba nie będzie taka straszna, tak mi się wydaje. Większość ludzi pochowała się w domkach. Niektórzy śpią tutaj przy ognisku, więc też spoko. A ja będę pracował sobie. O, siema Mikołaju, wesoły świąt. Jesteśmy 2000 drewna, strój Mikołaja i 5 coinów. No, spoko całkiem ogólnie. Jest wrak... A, okej. Okay. Jest wrak statku. Nie, no nie będziemy mu na ratunek szli. Dobra, przydałoby się zbudować... Coś jeszcze dzisiaj. Domek aktualnie nie, ale ja bym chętnie drugie ognisko zbudował. Chyba nie, mi się wydaje w sumie. Zbierzmy na początku to drewno, które pozostało. Może uda nam się tutaj zbudować coś innego jeszcze. Mamy 20 coinów. Co ja mogę z tymi coinami zrobić? Możemy zakupić drewno. Za robuxy zapewne. Możemy sobie też zakupić pszczółkę? Nie wiem jak to zrobiłem, ale dostałem pszczółkę. No nic, musimy przetrwać tę noc. Niemniej jednak weźmy tutaj te drewno. Zbierzmy. Z tego co pamiętałem, to jedna osoba nie miała zawodu chyba jakiegokolwiek, w sensie profesji. Sofia tutaj drewno zbiera, tu jest nasz strażnik, chyba oni wszyscy drewno zbierają. Denny też, Brian z kolei zajmuje się gotowaniem. W ogóle możemy mu zmienić ubranie? Jako Mikołaja, no tak
Tak średnio bym powiedział. No dobra, zaraz stanie dzień i będziemy mogli tutaj porobić. Czy ja mogę w ogóle gotować zamiast nich? Chyba nie, tak mi się wydaje, ale może mu lepszy w ogóle to stanowisko. Ale raczej to nie jest potrzebne, bo każdy z nich jest najedzony. I wydaje mi się, że w sumie chyba możemy jednak jakieś rozbitkę tutaj przygarnąć. Wyruszmy ogólnie tratwą na poszukiwania. Bo jednak nie każdy musi mieć domek, z tego co widzę. W ogóle piraci tutaj zaraz będą, dobra, więc ja się na wszelki wypadek cofnę jednak. Zmiana planu, skoro mają być piraci, to trzeba mieć się na baczności. Dobra, dokujemy. No i czekamy na piratów, z tego co widzę. W międzyczasie te drewno pozbieram. Jeszcze jedna wieża by się przydała strażnicza z drugiej strony. Z tej strony mniej więcej. Ja mogę za darmo wybudować? Już sprawdzam. Strażnik. Oczywiście, że mogę. O, piraci nadchodzą. Z tej strony. O, panie, dobra. Niech wejdą. My się ich nie boimy. Chodź tu, typie. Dobra, tu udało mi się. Ej! O nie! On mi Denego chyba załatwił. Ale nie, Deny przeżył. Czy oni żyją, czy co im się dzieje? A, przeżyli. Oni sobie śpią. My przy okazji dostaliśmy dość sporo drewka i golda, więc spoko. Możemy w ogóle ulepszyć tych ludzi. Tutaj pana Kuka ulepszmy jako inteligencja. Panią Iwi, która jest farmerem do siły, bo ona musi być silna. Deny. Okej. Czyli to. Dobra, jeżeli dobrze rozumiem, siła daje nam jakby damage, czyli w tym przypadku więcej drewna on potrafi zebrać, to jakby daje nam powiedzmy speed do tego zbierania, a tutaj z kolei jakby taki, nie wiem jak to powiedzieć, respawn tego skilla, nie wiem jakby to wytłumaczyć, no ale dajmy tak każdemu do czego innego trochę, no. A temu musimy dać no, do siłki, no, żeby się tutaj z piratami mierzył. Sofii dajmy z kolei tutaj, o proszę bardzo. No i dobra, możemy rozbudować naszą wyspę. Albo coś innego wybudować. Ja bym te wyspy rozbudował o kolejnych, no, chciałem powiedzieć kilka elementów, ale no niestety. Ale myślę, że to jest idealny moment, żeby każdemu z nich ten domek zbudować. Żeby nikt tutaj nie musiał spać. Znaczy nie musiał spać. Nie no, w sumie Deny to tam sobie tak na czatach stoi. Natomiast ja bym tutaj jeszcze z tyłu jeden domek dla ostatniej osoby zbudował. O, build, domek, elegancko. I w sumie każdy poza naszym strażnikiem będzie miał już domek. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę to, że nie mamy za dużo pola do popisu, jeżeli chodzi o zbieranie drewna. No ale przynajmniej każdy ma dom i każdy jest szczęśliwy. Natomiast myślę, że to będzie też idealna okazja, żeby sobie zupgradeować mój domek. Dobra, nas nie stać jeszcze. To chociaż stołówkę. O właśnie, możemy jeszcze Jennifer dać tutaj. Okej. I dajmy. W sumie tej wieży strażniczej nie potrzebuję. Zdelejtujmy ją i te ulepszymy. O, proszę bardzo, do poziomu drugiego. Nawet trzeciego. O, tak to wygląda. No i co? Udało nam się przetrwać noc. I myślę, że kolejnego dnia już coś tutaj więcej poprogresujemy oraz może przygarniemy nową osobę na naszą wyspę.